You know what, boss? What? That's the first time I knocked someone off in their underpants. It looks like Morello is really trying to make me mad. But I'm a reasonable person. What do they call you, son? Thomas Angelo. I've decided to give you a shot, Tommy. I like new faces. We're one big family here. You already know Paulie and Sam? Frank here is my right hand and looks after the legal side of our business. The one behind the bar is Luigi. This business ain't easy to swallow, but Luigi's a wonderful cook. Paul will introduce you to Vincenzo and Ralph. There are a lot of us, but those should be enough for now. Now listen, and listen good. We have some rules around here. Don't cross paths with the cops. They're on our payroll, so they'll leave you alone. But if you go too far, they'll all come after you. Money or no money. If they ever pick you up, say nothing, and I will take care of you. I show my gratitude to those people that helped me, and there aren't many left to betray me. Capisce? Yes, Mr. Salieri. I'm glad. Today I'll give you a chance to get back at those bastards who wrecked your taxi. We'll see what you're made of. Morello has a bar where all his gorillas go. They all have their cars parked behind the fence next to the bar. If you're good, they won't be there tomorrow morning. Paulie'll go with you just in case. Go see Vincenzo for equipment and Ralph for some wheels. Witam was serdecznie. Ja jestem Razy, jak wiecie. I wouldn't trust him so much. Witam nowych użytkowników. He's just accepted now because he has no choice. We'll see, Frank. We'll see. A my gramy w klasykę. I'm more concerned about what Morello's problem is. Does he really want to start a war? Świetnej gry, która ma bardzo dużo ocen pozytywnych. Vincenzo is a Don's gun expert. They've known each other since they were kids. Więc poznajemy farmę. Get you whatever you want. Tommy guns the cannons. Vinny can set you up. I always pay him a visit before a job. Więc nie ma co się dziwić. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Paulie. This here's Tom. Just started up with us. Pleased to meet you, Tom. What can I do for the both of you? We got a job to do. We need something to write off a few cars. This classic piece of sports equipment should do the job, and if not, I've mixed up a few cocktails. Careful with them, though. Nice a lot, Vincenzo. Cholerne wszystko. Bring back the bat. It's my nephew's. Sure thing. No dobra. Nic się nie odzywałem, ale jedziemy dalej. Mamy broń, mamy koktajl molotowa. Ralph, introduce you to is a complete idiot. Czas na samochód. He's got a special way with cars. I don't get how such a moron could know anything about anything. But that's the way it goes sometimes. Visit. How you all doing, Paulie? Hey, Ralphie. Yeah, I see you're still limping, so we got two cripples working here. That's right, but I ain't a fool. Ralph, this is Tom. If you bring him a stolen car, Tommy, I'll make it your own, and no one will know the difference. Ralph, Tom and me have a job to do. You're supposed to have some wheels for us? Right. Here it is. It ain't no hot rod, but it should really do for you. No na pewno, przy twoim śmiechu to mnie wkurza powoli ten twój śmieszek. Bym tak przyfanzolił ci kikiem, to byś latał. Thanks, Ralphie. Let's go. Sorry, musiałem zrobić muchę. To jest piesku. Połóż się. No. No dobra. Odpalaj. No. Liczymy sobie te. Ej, on nie ma innego kierunkowskazu. Jadę.
szczerze. Ale dobrze. Spory kawałek do przejechania. Pojedziemy przez most Giuliano. No muzyki nie ma, no czasami ta muzyka się tam gdzieś zaniewieruszy. To jest mu problem nowych dzieci, tak? Mam szczerze, że grano na swoje lata. Ma już ponad 14 lat. Tam 14 lat. Ścigasz się? Ścigasz się? Ścigasz się? To i tak, no dobrze, no rozpoczynamy komputer, no widzicie, no mapa się widać z daleka, jak czytuje się cały czas. No ale moim zdaniem to nie przeszkadza mi w grze. Też może być winą tego, że nagrywane jest na tym dysku i on po prostu też ma... robi dwie czynności naraz. To jest tam wyporowane. Kurna! Jeszcze smerfy mi tu stoją. Jezu. Policja, no szybciej. Come on, papa. Na razie. No. Więc mogę teraz tam. Śmigniemy prosto. Dobra, nie ma policji. Na razie nam jeszcze policja nie złapała, no. Szkoda, że ta muzyka czasami tam się tam gdzieś przywiesi. No ale to już nie jest problem, no to już jest problem współczesnych komputerów. Na starym po prostu muzyka grała sobie. W przyszłym odcinku widzieliście, że muzyka świetnie dawała radę, tak? Ten most Brook Giuliano jest podobny do mostem w San Francisco. Tak, dobrze, co to jest? Tak, może być to spaleczne. Podobny. Gdzie? No tam. Pojedziemy sobie w pobokę kulą. Fu, misję radzę na szybko. O! Co to było? Zawieszenie się zahaczyło o coś. Jedziemy. Więc nie ma co. Zaraz wrócę. Już jestem. Przepraszam was bardzo. Kurwa, no coś... Zaraz wrócę. Mówię, żebym wziął i trochę podgłośnił. Dobra. Słuchajcie, teraz sterowanie, no, dla każdego. Prawy, to otwieramy jakby zasięgnik. Przytrzymujemy. Bum! Dobra. Wchodzimy samochody. Musimy szybko, bo tam są ludzie, że się na dachu pokazałem, ale są w klubie ludzie.
Coś odjebałem. Wracę do bardzo drugiego, dobra. Pyk. Usiądź za kierownicą. Jedziemy po tego. No dobra. Pojedziemy raz na to do Balsariego. Wszędzie obojętnie co robicie. Każdy samochód, jak weźmiecie, wsiądziecie do niego, zostanie przeniesiony do Balsariego. Chyba koniec misji. Chyba tak, zostałem aresztowany. Mówię dupa. No jestem ciekaw. Jestem ciekaw, co mi pozostałe gra. Sam aresztowany. Mogę się zatrzymać. Okay, we're here. Don't go through the front. Find another way. They got the guy quietly so you don't arouse any attention. Smash the cars up with the bat. Save the fireworks for last. Be so nice to us. Take a look. Good luck, buddy. Thanks, I'll be back in a little while. Dobra, idziemy raz, dwa. Opa. Znowu, utrzymujemy. Szybko go rozwalić. Dobra.
co, jedziemy do... Aż się zdrygłem! O-o! Trochę mi wózek kopci. To źle świadczy o stanie samochodu. Ten spadek też, fajnie to jest pokazane, czy to jest spadek mocy silnika właśnie jak jest już uszkodzenia, no to właśnie to jest właśnie ten, to było niestety. To jest tam ciśnie, mamy 60, rozumiem, za bardzo zniszczone to samochód, na pewno zniszczone, co on daje naprawdę. Pojedziemy przez tunel. Wszystkie trzy lampy. No. Powiem też jeszcze pokazałem to, że ten samochód jest ten, co się też kierkowska pokazuje. W stanie chwili zmienia kierunek do pasu. I po skanę zrzuca, znaczy po zanim dojeżdżałem. To jest fajne, że ten samochód wytrzyma jeszcze te zniszczenia. Więcej to nie pociągniemy, nie będę ryzykować, tak przy tym żeśmy wracali i zostałeś aresztowany. Ale... gotuję ci się tam pod kopułką. Weź na podzie. No. Weź wjechał, ładnie. Dobrze, są panie. Pojedziemy tam. No ty, posłuchaj się. Będzie kurwa strzona. Dobra, jedziemy. Kopci się po nim coraz bardziej. Możemy sobie też zawsze... Look out! Co ale patrz, sypać jak łazisz. Co się tam patrz? No jeszcze chwilę, no ten wybuch ten nieźle na kieryszowo samochód. No nic, dziękuję wam bardzo za ten odcinek w tej misji. Oczywiście nas aresztowali. So we're back, boss. Zrobiliśmy wielki boom. Wonderful. Take a seat. It all went well? Sure, boss, he's a natural. Before they could say cannolis, they were wheelers. And before they could recover, we were gone. Morello is probably pretty pissed right now. Really? I'm glad to hear it. He's one tough customer. In that case, welcome to the family, Tommy. You've passed the first it's test. It's an honor, sir. And now we've got a new member. I'd like to take him into the outfit, boss. You can see he ain't scared. And he's done real good. You didn't disappoint me, Tommy. Now, let's drink. Thanks. A więc dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Zapraszam do kolejnego już niebawem. Na razie, czołem, cześć.